tym wideo pokażę Wam aż 8 niesamowitych sposobów na zdobycie nowych widzów. Jeżeli więc chcesz wybić się na YouTubie i zastanawiasz się, jak zdobyć subskrypcję, to musisz zobaczyć to wideo do samego końca. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. W związku z tym, że coraz więcej osób zgłasza się do mnie z zapytaniem, kiedy w końcu opublikujesz nowe wideo, jak wybić się na YouTubie, postanowiłem nagrać ten materiał, który jest kolejnym z serii wideo na temat rozwoju kanału na YouTubie. Jeżeli nie oglądaliście poprzednich wideo z cyklu, zapraszam Was serdecznie do obejrzenia ich zaraz po skończeniu tego materiału. Link znajdziecie o tutaj na górze, jak również na końcu tego wideo. Bez zbędnego już przedłużania, zaczynamy! Pierwszym sposobem, jak wybić się na YouTubie i zdobyć suby, jest analiza własnych danych. Ile wideo dodajemy w miesiącu? Jaki jest przyrost naszych fanów? Które wideo najbardziej przypadły moim widzom do gustu? Nie znając odpowiedzi na tego typu pytania, przypominamy człowieka błądzącego we mgle. Szczera analiza Waszego kanału pozwoli Wam wyciągnąć wnioski z tego, jak Wasz kanał daje sobie radę i co udało Wam się osiągnąć do tej pory. Jest to bardzo ważne, ponieważ akurat ten aspekt możecie kontrolować. Nie możecie kontrolować algorytmu, nie możecie kontrolować monetyzacji czy demonetyzacji Waszych filmów przez YouTube'a. Nie możecie wielu rzeczy na tej platformie, możecie jednak analizować Wasze dotychczasowe działania. Zróbcie to jak najszybciej. Wejdźcie w YouTube Studio wersja beta i zacznijcie chłodnym okiem patrzeć na Wasz współczynnik klikalności miniatur, czas oglądania, ilość pozyskanych subskrypcji, wyświetleń i masę innych rzeczy. Nie śpieszcie się i spokojnie wszystko przeanalizujcie. Kiedy już skończycie, zadajcie sobie pytanie, co mogę poprawić, w jaki sposób mogę usprawnić moje statystyki i tym samym rozwinąć swój kanał. Drugim trikiem, jak wybić się na YouTubie i zdobyć subskrypcję, jest przestać narzekać i błagać o suby i zacząć działać. Nie zdajecie sobie nawet sprawy, ile czasu wiele osób traci na dodawanie komentarzy typu sub za sub, dajcie suba, pomóżcie dobić do 100 subskrypcji, albo narzekanie na algorytm, albo na to, że teraz jest tak ciężko wybić się na YouTubie. Ale gdybym wystartował 5 lat wcześniej, byłoby na pewno inaczej. Wy nigdy tak nie róbcie. Zamiast tracić czas na bezowocne strzępienie języka, które nie przyniesie Wam żadnego efektu, zacznijcie działać. Codziennie myślcie o Waszym kanale i róbcie choćby najmniejszą rzecz, dzięki której Wasz kanał zacznie się rozwijać. Wymyślcie pomysł na nowe wideo, stwórzcie miniaturkę, napiszcie do innych YouTuberów wiadomość, cokolwiek, byle iść do przodu, ponieważ to z czasem przyniesie rezultaty, a narzekanie na pewno nie. Trzecim sposobem, jak wybić się na YouTubie, jest usprawnienie miniaturki i długości czasu oglądania Waszych wideo. Owszem, zdobycie pierwszych miejsc w wynikach wyszukiwania ma znaczenie dla przyrostu Waszych widzów. Moje wideo często znajdują się w czołówkach wyników wyszukiwania i jest to jedno z moich głównych źródeł pozyskiwania nowych widzów. Niemniej jednak nie jest ono jedynym możliwym źródłem. Dostanie się na stronę główną widza, czy też do zakładki sugerowane wideo dostarcza tak samo, jeśli nie więcej nowych subskrypcji i pozwala wybić się na YouTubie. Jak jednak, Tomku, sprawić, aby moje wideo znalazły się właśnie w tych miejscach? Jedynym i najpewniejszym sposobem na osiągnięcie tego celu jest jak najlepsze zoptymalizowanie miniaturki i wydłużenie czasu oglądania. Kiedy YouTube widzi, że nasze wideo cieszy się sporą popularnością i kiedy widzowie klikają wideo i oglądają je przez dłuższy czas, algorytm dostaje jasny sygnał, że ten materiał należy promować. Pamiętajcie, YouTube to druga największa platforma w sieci, zaraz po fujku Google, ale przede wszystkim jest to biznes przez duże B i jego zadanie sprowadza się do jednego. Widz, który wejdzie na YouTube'a, ma zostać na nim jak najdłużej. Im dłużej siedzimy na YouTubie, tym więcej oglądamy reklam i tym więcej zarabia YouTube. Mało tego, YouTube zarabia, a traci konkurencję w postaci Facebooka czy innych stron internetowych. Zyskuje więc on podwójnie. Jeżeli więc nasz film pomaga YouTube'owi przykuciu uwagi widza, zostajemy odpowiednio nagrodzeni. Jak tworzyć klikalne miniaturki czy wydłużyć czas oglądalności naszego wideo, uczę w moim autorskim kursie Zdominuj YouTube'a, który krok po kroku pokazuje, jak skutecznie rozwijać swój kanał na YouTubie. Więcej informacji znajdziecie oczywiście na stronie sprytnypieniądz.pl/kurs Zdominuj YouTube'a. Link znajdziecie oczywiście w opisie tego wideo. Czwartym sposobem na zdobycie nowych subskrypcji i wybicie się na YouTubie jest szanowanie swoich widzów i dawanie im wartości.
Skoro dobrnęliście z tym wideo aż do tego momentu, oznacza, że ten film dał wam to, czego potrzebujecie i uważacie, że jest on dla was w jakiś sposób wartościowy. W przeciwnym razie już dawno was by tu nie było i oglądalibyście nowy materiał na kanale Abstrahuję lub innym. Musicie zdać sobie sprawę, że widzowie dają wam to, co jest dla nich najcenniejsze, czyli swój czas i uwagę. Zdając sobie z tego sprawę, zacznijcie tworzyć wideo, które są po pierwsze ciekawe, a po drugie konkretne. Co mam na myśli? Niektórzy myślą, że będą improwizować przed kamerą i jakoś to będzie. Owszem, mały procent twórców posiada ten rzadki dar, ale znakomita większość musi po prostu odpowiednio się przygotować. Zawsze, kiedy tworzę dla was nowe wideo, staram się odrobić zadanie domowe i przedstawić wam interesujące informacje, które pozwolą wam wynieść coś z mojego filmu. Wy zróbcie to samo. Spróbujcie chociaż w punktach wynotować, czym chcecie się podzielić z waszymi widzami i wyrzućcie to, co niepotrzebne. Dzięki temu wasze wideo będą lepiej się pozycjonować, wasi widzowie będą bardziej zadowoleni i wasz kanał zacznie rosnąć. Piątym trikiem na to, aby wybić się na YouTubie, jest eksperymentowanie. Nie możesz poprzestać na jednej formule, stwierdzić, że ona jest najlepsza i przestać się rozwijać. Mądre wprowadzanie zmian i ich analiza sprawi, że kolejne wideo będą coraz lepsze. Pamiętaj jednak, aby cały czas trzymać rękę na pulsie i analizować, czy dana zmiana w wideo pomaga, czy też twoi widzowie zareagowali źle i pożegnali się z twoim kanałem. Szóstym sposobem na wybicie się na YouTubie jest obserwacja konkurencji. YouTube staje się miejscem coraz bardziej tłocznym i z roku na rok ta sytuacja będzie się pogarszać. W związku z tym musicie zdać sobie sprawę, że wasza konkurencja musi być przez was obserwowana. Starajcie się oglądać ich materiały. Sprawdzajcie, co działa u nich, a czego nie ma u was i usprawniajcie wasze filmy. Czasami oglądając konkurencyjne wideo możecie dojść do wniosku. Kurczę. Nigdy jakoś o tym nie myślałem. Może warto dodać to do mojego wideo. Czasami małe zmiany mogą zadecydować o tym, że wybijecie się na YouTubie bądź nie. W tym duchu dochodzimy do siódmego triku na zdobycie nowych subskrypcji, jakim są kolaboracje. Kiedy nasz kanał posiada pewne grono widzów, możemy spróbować swoich sił i pokusić się na kolaborację z innymi kanałami. I nie myślcie sobie wcale, że musicie współpracować tylko z mniejszymi od siebie. Sam chętnie nagrałbym wideo z kanałem, który ma 5000 subskrypcji i daje wartość swoim widzom. Także jeżeli ogląda mnie jakiś twórca posiadający taką widownię, zapraszam go do kontaktu mailowego. Być może uda nam się nakręcić coś fajnego. Wy zróbcie to samo. Zacznijcie kontaktować się z innymi twórcami i nawiążcie nowe znajomości. Ósmym sposobem, jak wybić się na YouTubie i zdobyć nowe subskrypcje, jest maksyma. Miej plan i przestań żyć marzeniami. Wiele osób zamiast skupić się na realizacji konkretnego planu, godzinami rozmyśla, jakby to było, gdybym był wielkim YouTuberem. Ile to ja bym nie miał wyświetleń, ile to ja bym nie zarabiał. Och, rzuciłbym tą wstrętną robotę i zająłbym się tylko nagrywaniem filmów. No kiedy w końcu ten algorytm zlituje się i wypromuje moje wideo? I tak dalej, i tak dalej. Tego typu postawa nie prowadzi do niczego. Prowadzenie kanału na YouTubie uczy pokory i determinacji. Wielu osobom brakuje tego i szybko zniechęcają się, nie widząc rezultatów swojego wysiłku. Wcale im się nie dziwię. Frustracja, jaka rośnie w człowieku, kiedy widzi, że jego ciężka praca nie przyniosła oczekiwanych efektów, to bolączka każdego twórcy i każdy się z nią zmaga. Gdyby jednak ktoś powiedział nam, że jeżeli przez 3 lata będziemy dodawać co tydzień nowe wideo, to osiągniemy sukces na YouTubie. Na pewno wiele osób pewnych sukcesu pracowałoby w pocie czoła nad swoimi kanałami. Tak jednak nie jest. Nikt nie ma pewności do tego, co przyniesie przyszłość i być może właśnie ten strach przed porażką, przed tym, że nasza praca pójdzie na marne, że moglibyśmy w tym czasie robić coś zupełnie innego, paraliżuje wielu utalentowanych twórców przed działaniem. Nie mogę zagwarantować wam, że uda się każdemu z was. Mogę jednak powiedzieć z czystym sumieniem, że ciężka praca włożona w prowadzenie kanału na YouTubie na pewno zaowocuje. Może nie będzie to sukces na YouTubie, ale może to zajęcie pomoże wam w zdobyciu nowej pracy, może pomoże wam w nabyciu nowych umiejętności lub znajomości, może pomoże wam w wypracowaniu nowych pozytywnych nawyków. Wiem jedno, warto prowadzić kanał na YouTubie i polecam to każdemu, niezależnie czy chce wybić się na YouTubie, czy po prostu stać się lepszym człowiekiem.
To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że to wideo dało Wam wartość i pomogło w wybiciu się na YouTubie i zdobyciu nowych subskrybentów. Jeżeli tak się stało, zapraszam Was do podesłania tego wideo swoim znajomym, jak również subskrypcji kanału. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.